jak o teren bezpośrednio przyległy do miasta, lecz o grunty nad morzem w gminie Postomino. Wojewoda zachodniopomorski skomercjalizował 3 działki na rzecz Kalisza. Teren, który należy już teraz do Kalisza, to prawie 4,7 hektara. Są to tereny zielone w sąsiedztwie lasu i około 500 metrów od morza. Nie widziałem co prawda tego terenu, chociaż mnie dawno już namawiano, żebym pojechał do Jarosławca, bo tam są nasze tereny teoretycznie, ale nie były. Dopiero tak naprawdę decyzja prawomocna wojewody zachodniopomorskiego daje nam takie prawo własności. Musimy je, po pierwsze działki musimy pooglądać, zobaczyć co z nimi ewentualnie miasto będzie zamierzało zrobić. Teren ten od 1987 roku był zarządzany przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kaliszu. Po zmianie systemu przeszedł na własność Skarbu Państwa. Jednak pod koniec ubiegłego roku miasto wystąpiło do wojewody zachodniopomorskiego o jego skomercjalizowanie. Teren jest atrakcyjny, obok już są działki rekreacyjne zabudowane. Ta nasza działka prawie 5-hektarowa jest tuż przy lesie. 500 metrów od morza, bardzo pięknego zresztą podobno plaż, bardzo ładnego wybrzeża, także mam nadzieję, że będzie to atrakcyjne. Natomiast czy to miasto będzie ewentualnie zagospodarowywało, czy też miasto sprzeda, żeby z tego jakiś dochód dla miasta był, to dopiero będziemy się zastanawiali. Nie wiadomo na razie, co stanie się z atrakcyjnym terenem w powiecie sławeńskim. Z pewnością miasto wkrótce będzie musiało podjąć decyzję, czy w te grunty inwestować, czy też pozbyć się ich i zarobić w ten sposób pieniądze do budżetu miasta. Marszałek województwa wielkopolskiego nie ma zamiaru przyjmować dymisji dyrektora Kaliskiej Książnicy Pedagogicznej. Taka informacja z Poznania napłynęła do nas w piątek. Krzysztof Walczak złożył w czwartek na ręce marszałka Woźniaka rezygnację z pełnienia funkcji, nie mogąc pogodzić się z planami przeniesienia biblioteki i redukcji księgozbioru. Obaj panowie mają spotkać się w przyszłym tygodniu i spróbować poszukać kompromisu. Dyrektor Walczak rezygnację ze stanowiska złożył w miniony wtorek. Swoją decyzję argumentował planami Urzędu Marszałkowskiego względem książnicy. Według nich duża część z 200 tysięcy książek, jakie zgromadziła biblioteka przez 60 lat istnienia, miałaby być rozdana, a reszta trafić do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Wrocławskiej.